Firma Kobe oferuje sprzedaż i montaż systemów centralnego ogrzewania, systemów solarnych, pomp ciepła oraz wykonawstwo kompletnych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Tym razem znajdujemy się oczywiście na rynku w Kętach, jak sami widzicie, i zapytamy mieszkańców Kent, tym razem Kent, na kogo oddadzą swój głos w jesiennych wyborach parlamentarnych, albo jak twierdzą, która partia zwycięży. Zapraszam na sondę. A już na jesień wybory parlamentarne. Czy może pan powiedzieć, na kogo pan odda swój głos? Na PO. Dlaczego taka decyzja? No zawsze byłem za lewicą. A jak pan myśli, jaka partia zwycięży? No mi się wydaje, że może będą trzy. PiS, PO, Lewica. No na pewno PiS wygra. Ale to dobrze? Według mnie nie. Interesuję się polityką. Nie wiem. Ale żyje pani w Polsce? No żyję, ale nie mam jakichś opcji. A już na jesień wybory parlamentarne. Pochwali się pani, na kogo odda głos? Nie. A jak pani myśli, kto wygra? Nie mam pojęcia. Proszę pana, nigdy na nich nie głosowałem, nigdy nie interesowałem mnie i nie interesują, bo to jest banda oszustów. Dziękuję, do widzenia. Wie pan, nie jestem politykiem, ale lepiej, żeby ta została. Po co zaś to mieszać? Znowu by wprowadzali coś nowego. I wszyscy no, chcą dla siebie, a pozostałym tym, którzy chodzą po krawężniku, po chodniku, zapominają, a szczególnie takich starszych ludzi jak ja, także lepiej, żeby to zostało. No nie będę się dzielił tym. Ja mam swoje poglądy, także nie będę się. Znaczy nie chodzi mi o to, żeby pan powiedział, na kogo głosuje, ale kto zwycięży, pana zdaniem? No to tak, ja sama jakbym powiedział, na kogo głosuję. PiS. A czy to jest jakby pana opcja polityczna? Tak, bo większość ludzi jest za tym partią, która jest konkretna. No i co to pana najbardziej przekonuje? No wszystkie ich jakby obietnice. Cały ich program, rozumiem, o to chodzi, tak? Obietnice są spełniane, żyje się nam coraz lepiej. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Na prawicę. Czyli na Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest. A co pana przekonuje do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość? Bo jednak trochę lepiej się ludziom żyje. Lepiej. Nie ma o czym mówić. Platforma niby zrobiła coś, drogi, stadiony, no ale najpierw trzeba było ludziom pomóc, a później dopiero robić takie rzeczy. Rozumiem, a myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w tych wyborach, będą mieli większość? Na pewno. Na pewno i to lepiej wygra niż w tamtych wyborach. Okej, dobrze, dziękuję panu bardzo. Jak widzicie, tak w Andrychowie, jak i w Kętach Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie. Czy zwyciężą w jesiennych wyborach parlamentarnych? No o tym przekonamy się już w październiku.